ile radości widzieliśmy na twarzach obu zawodników, kiedy kroczyli do klatki, ale kiedy już drzwi się zamknęły, to tylko skupienie i chęć walki pokazuje Tomek Słodkiewicz. Nie będziemy tu przybijać piątek, jesteśmy tu, żeby się bić. Legenda hip-hopu kontra jeden z czołowych polskich kulturystów. To jest druga walka wieczoru Gali FFF2. To jest ten moment, na który wszyscy czekaliśmy. Nogi poszło ostro. DJ strony. Kolana. Nogi. DJ Dex na pewno ma mocne. Przecież taekwondo, przecież biegi, przecież rugby. Ale pięści też potężne. To już mocne ciosy idą, jak widać. Nie trafiony jedna rzecz. Prawda, cały czas, ale mocno. Ale jest teraz bliski wygrania. Duszenie. Prawie padł. Tomek. Przytrzymuje teraz Tomek Słodkiewicz na chwilę swojego przeciwnika pod klatką, żeby uspokoić, żeby wrócić do tego pojedynku, ale Dex wie, co ma robić. Tylko inaczej źle się skończy. Świetnie, jak na razie prezentuje się DJ Dex. Mówiliśmy, że wiek to tylko cyfra. Ostro idzie. Nawet teraz tym krótkim lewym gdzieś tam zahaczył swojego przeciwnika. Tutaj cała sala wstaje, wszyscy krzyczą. DJ Dex, Słodkiewicz na zmianę. Jest mocno. No to będzie upieczony hardkorowo dzisiaj. Teraz trafił! Jeszcze kakato, kopnięcie opadające w wykonaniu DJ Dexa. Będzie ciężko. Już tu widzę to, że może się skończyć bardzo źle. Wykorzystał ten moment Słodkiewicz, kiedy właśnie przestrzelił kopnięciem Dex, żeby uspokoić, a przecież już było minimalnie, już był sekundę od tego, żeby posłać na deski swojego przeciwnika. DJ jest! Koniec! Ciemno już, zgasły wszystkie światła! Ciemno już, noc nadeszła głucha dla Tomka Słodkiewicza! Ladies and gentlemen, your winner is... DJ Dex.